Witam Was serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest nasza audycja pod tytułem pretensjonalnym troszeczkę Szkoła Myślenia. Brat Piotr Kurkiewicz, Kapucyn. Chcę kontynuować wątek Żydów mesjanistycznych i w ogóle judaizmu. Otóż, jak już powiedziałem bodajże w poprzednim odcinku, apostoł Paweł, a przez niego Duch Święty w liście do Rzymian, ubolewa nad faktem, że większość Żydów nie przyjęła Jezusa i odpadła od narodu wybranego. Chociaż w sercu Boga dalej są wybrani, o tym mówi Rzymian 11, bo w sercu Boga nic się nie zmienia, to jednak na zewnątrz serca Boga się zmienia i są oni odcięci od narodu wybranego, czyli od drzewka oliwnego i idą na uschnięcie, a potem na spalenie, które jest metaforą piekła. Natomiast właśnie ten rozdział 9 i 10 mówi, że trzeba pragnąć, trzeba miłować Żydów, trzeba pragnąć ich zbawienia, trzeba starać się o to, tak jak apostoł. No i rozdział 11 tchnie optymizmem, że gdy już wejdzie do Kościoła pełnia pogan, to również naród wybrany, żydowski, również otrzyma wielką łaskę. Skończy się czas zatwardziałości ich serc, czyli otrzymają łaskę w postaci skruchy, miękkości serc. I to będzie łaska pochodząca nie tyle z socjologicznej ewangelizacji chrześcijańskiej, co raczej będzie to zbawienie, zostaną oni zbawieni, cały Izrael będzie zbawiony. Nie chodzi tutaj oczywiście o socjologicznie cały Izrael, dlatego że bodajże w rozdziale 9 czy 10, cytując Izajasza, Paweł mówi, że tylko reszta będzie zbawiona, czyli jakaś część, ale potem dodaje właśnie ten cały Izrael w czasach ostatecznych i że przyjdzie wybawiciel ze Syjonu, czyli chodzi prawdopodobnie o paruzję Jezusa Chrystusa. Zresztą rzeczywiście wszyscy poganie weszli już do kościoła. To będzie zakończenie, otrzymają wtedy łaskę od wybawiciela, który przychodzi ze Syjonu, czyli od Jezusa Chrystusa paruzyjnego, który właśnie skruszy ich serca i wtedy wielka ilość Żydów nawróci się do Pana. Niekoniecznie w wyniku misji katolickich czy chrześcijańskich, czyli niekoniecznie w sposób horyzontalny, raczej tekst sugeruje sposób wertykalny i niekoniecznie musi się dokonać to nawrócenie w sposób socjologicznie zauważalny. Może ono się dokonać w mgnieniu oka, na przykład w ostatnich momentach istnienia Starego Świata. Jest to więc tekst tajemniczy, który nie przesądza techniki, ale ukazuje istotę optymistyczną. Wynika pytanie, czy Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze. Kim oni są? Gdy Żydzi się nawracają i wchodzą do kościoła, kim oni są? Jan Paweł II powiedział w synagodze bodajże rzymskiej, że wy, Żydzi, jesteście dla nas poniekąd, czyli jakby poniekąd chyba, jesteście starszymi braćmi w wierze. Jak słusznie zauważa ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, wielki autorytet w sprawach judaizmu, papież w oryginale tak naprawdę nie powiedział, że wy jesteście. Nie przesądził w sposób holistyczny, całościowy kwestii, czy są, czy nie są starszymi braćmi wierze, natomiast powiedział poniekąd. Potem był cytowany właśnie bez tego poniekąd. Taka pomyłka drukarska, ale właśnie w takich detalach szatan majstruje, co w ogóle zmienia jego sens, jego wypowiedzi, jak słusznie zauważa ksiądz profesor Chrostowski. Otóż, czy są, czy nie są starszymi braćmi w wierze? Powiedzmy tak, no poniekąd są, dlatego że są Żydami, kontynuują więc ten naród, który niegdyś otrzymał objawienie, niegdyś otrzymał słowo, niegdyś otrzymał przymierze, był jest wybranym narodem,
A więc poniekąd są. Ale czy rzeczywiście współcześni Żydzi, pyta się ksiądz Chrostowski, są kontynuatorami Żydów starotestamentalnych? I odpowiada negatywnie, że nie. Dlaczego? Dlatego, że nie mają świątyni, nie mają kapłaństwa, nie mają składania ofiar, a składanie ofiar już od czasów patriarchów było kluczowym, jednym z kluczowych elementów ich religii. To nie było tylko objawienie Boże, to nie było tylko wybranie Boże, to nie było tylko prowadzenie Boże prorocze jakieś, czy wręcz charyzmatyczne, ale to było składanie ofiar. To robi już Abraham w 12 rozdziale rodzaju, to robi Mojżesz. A więc składanie ofiar i w noc paschalną, i potem na górze Synaj, u podnóża góry Synaj, i potem w namiocie spotkania, a potem już w świątyni jerozolimskiej od czasów Salomona, a potem od czasów Ezdrasza już właściwie tylko w świątyni jerozolimskiej. No więc to wszystko oni utracili w 70 roku, kiedy Rzymianie zgodnie z proroctwem Pana Jezusa zniszczyli im świątynię i Żydzi nie mają świątyni, a tylko w świątyni od czasów bodajże Ezdrasza, Nehemiasza można było składać ofiary, a więc nie mają kultu ofiarniczego, a więc nie mają rdzenia z starotestamentalnej religii. Co im pozostało? Pozostała im synagoga, czyli właściwie następuje taka protestantyzacja judaizmu. Zostaje im synagoga, gdzie słuchają Słowo Boże i gdzie modlą się. Jak modlą się, no to już Bóg wie. Miejmy nadzieję, że dobrze. A jak słuchają Słowo Boże, jeżeli o tym ma świadczyć Miszna czy Talmud, palestyński czy babiloński, no to źle słuchają tego Słowa Bożego, jako że zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa i ostrzeżeniem słuchają bardziej swoich rabinów, czyli tradycji ludzkiej, aniżeli swoich proroków, czyli Mojżesza i prawodawcy i proroków, czyli Słowa Bożego. Słowo Boże zamieniają słowem ludzkim. W takim więc wypadku, czytając Stary Testament w opracowaniu Miszny czy Talmudu, czyli nawet bym powiedział, czytając bardziej Talmud niż Stary Testament, no następuje redukcja oczywiście Słowa Bożego, wykrzywienie Słowa Bożego. Czyli więc słuchają Słowa Bożego? No nie słuchają Słowa Bożego. Więc co mają z synagogi? No słuchanie Słowa Bożego jest ważniejsze niż modlitwa, bo to jest Słowo Boga, a nie Słowo ludzkie. Modlitwa to jest Słowo ludzkie, choć nie do końca. Tak więc powiedzmy na 3/3 z synagogi, 2/3 to jest Słowo Boże, a 1/3 to jest Słowo ludzkie. A więc synagogi mają 1/3. Ze świątyni mają 0. Pozostaje im jeszcze jeden podstawowy warunek, o którym wydaje mi się, że ksiądz Chrostowski nie wspomina. Mianowicie do natury tej religii należy również wybranie. Są więc 3 elementy w judaizmie, moim zdaniem, a nie 2. Wybranie to jest element ten pierwszy, drugi element to jest świątynia i kult ofiarniczy, jednoczący, przepraszający, jednoczący, wypraszający, wielbiący i wreszcie synagoga, czyli słowo i modlitwa. Z tych 2 pozostałych, czyli świątyni i synagogi, mają 1/3, na 2 elementy mają tylko powiedzmy 1/3, ale czy posiadają to wybranie? Otóż poniekąd tak, są dalej narodem wybranym, a poniekąd nie. Aby się temu przyjrzeć, trzeba otworzyć Rzymian, 11 rozdział i tam właśnie jest o tym, że z jednej strony są oni odcięci od drzewka oliwnego, czyli z narodu wybranego, ich miejsce zajęliśmy my, poganie. Z drugiej strony dar wybrania, dar łaski nigdy się nie zmienia. Nie pamiętam, czy to jest też w Rzymian 11, być może w Rzymian 9 lub 10, nie pamiętam. Dar łaski jest nieodwracalny, nieodwołalny, czyli jeżeli Bóg już kogoś wybiera, to w sercu Boga ta decyzja, ta opcja już jest niezmienna. Na przykład, skoro Bóg stworzył Lucyfera, to będzie kochać Lucyfera już do końca. Również teraz, gdy Lucyfer się odciął od Boga, a Bóg odciął Lucyfera od siebie, bo to jest zewnętrzna polityka Boga, to jest to, co jest na zewnątrz serca Bożego, czyli to jest ta pedagogika, no to tak, to Bóg odcina Lucyfera, to Lucyfer odcina się od Boga. Natomiast gdy chodzi o serce Boga, Bóg kocha, Bóg jest niezmienny. Grzech Lucyfera, bunt Lucyfera nie mógł wpłynąć
absolutnie na serce Boga, ani na milimetr, ani na gram. Bóg jest niezmienny. Co notabene jest powodem wściekłości zapewne też Lucyfera. Podobnie, gdy chodzi o Żydów, no, to, że oni się odcięli, a raczej zostali odcięci według sprawiedliwości i gniewu Bożego, a według swojej nikczemności i swojej decyzji niewiary sami się odcięli, to nie oznacza, że w czymś zmieniło się serce Boga. Tak więc w sercu Boga oni są dalej narodem wybranym, ale na zewnątrz są odcięci jako gałęzie, które schną i pójdą na spalenie. Tak więc, no nie wiem, jak tutaj w procentach określić, czy są wybrani, czy nie są wybrani. No ale powiedzmy tutaj, to, co jest w sercu Boga, jest ważniejsze. Załóżmy, że to będą 2/3, a to, co robi człowiek, to jest 1/3. Podobnie jak z tym Słowem Bożym. Tak więc załóżmy, że mają tutaj 2/3, są dalej wybranym narodem, a plus 1/3 jeszcze z synagogi. Ja jestem po matwizie, po liceum matematyczno-fizycznym, wybaczcie mi te kalkulacje. Także na 3 elementy mają 1. 2/3 plus 1/3 to jest 3/3, to jest 1. No tak więc w 1/3 oni są zdrowi. Jak wygląda człowiek, który ma 30% zdrowia, a 70% choroby? Taki człowiek jest przykuty do łóżka, nie może chodzić, nie może normalnie funkcjonować. Czy są więc naszymi starszymi braćmi w wierze? No są, ale są to bracia sparaliżowani, są to inwalidzi, są to bracia niemocni. Ale nawet ja bym proponował księdzu doktorowi Waldemarowi, profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu, żeby odstąpił tutaj od tej tezy, że nie są naszymi starszymi braćmi w wierze. Mówię tutaj o judaizmie synagogalnym, rabinackim tak zwanym, czyli współczesnym również. Machnąć ręką, niech sobie będą, są na 1/3 naszymi braćmi, bo są, czyli są sparaliżowanymi braćmi starszymi. Starszy, chory brat. Nie ma co się kłócić, czy są starszymi, czy nie, dlatego że Biblia pokazuje ciekawą rzecz. Pokazuje, że pierworództwo nie do końca trzyma się starszego brata. Zwróćcie uwagę. Być pierworodnym oznaczało otrzymać 2/3 spadku. Gdy było 2 braci, to jej drugi brat otrzymywał, ten marnotrawny otrzymuje 1/3 spadku, a pierworodny otrzymuje jako syn 1/3 i jako pierworodny otrzymuje też 1/3, czyli otrzymuje 2/3 spadku. A więc jest to jakieś szczególne błogosławieństwo, szczególne obietnice, szczególne przywileje, szczególna zażyłość z Ojcem, z Bogiem. No i teraz zwróćcie uwagę, co pokazuje Biblia. Biblia pokazuje dziwną rzecz. Kain był bodajże pierwszy, a to Abel cieszy się wzięciem u Boga. Izmael był pierwszy, ale nie jego dotyczy obietnica Boga, tylko młodszego Izaaka. Ezaw rodzi się pierwszy, ale to Jakub jako młodszy będzie nad nim panował zgodnie z proroctwem, a nie tylko chytrością Jakuba czy podstępem Rebeki. Ruben, zdaje się, był pierwszym synem Jakuba, Izraela, ale to Józef cieszy się wzięciem u Boga i prowadzeniem Bożym błogosławieństwem. A Aaron był starszy o 7 lat chyba od Mojżesza, ale to Mojżesz jest powołany, a Aaron jest jego sługą, jego niewolnikiem. Dawid ma 7 starszych braci, ale to Dawid wyrośnie ponad nich. Salomon nie jest chyba najstarszym synem i pierworodnym synem Dawida, ale to on będzie panował. Syn marnotrawny nie jest pierwszy, ale kończy się przypowieść, że to on jest na balu, a nie starszy, a starszy jest w ciemnościach. Tak więc co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że niekoniecznie być starszym bratem oznacza być pierworodnym. I teraz jest pytanie, kto w chrześcijaństwie jest, kto w ogóle teraz jest pierworodnym? Otóż pierworodnym nie jest Żyd, nie jest judaizm rabinacki. Pierworodnym są chrześcijanie. Dlaczego? Dlatego, że bodajże w liście do Kolosan Jezus Chrystus jest określony jako pierworodny spośród umarłych, przepraszam, pierworodny wszelkiego stworzenia, a potem pierworodny spośród umarłych. Ten pierwszy eon dotyczy, to pierwsze określenie dotyczy czasu stworzenia, eonu stwórczego. Jest więc pierwszym stworzeniem. Jest ponad wszystkie stworzenia. No jest też stwórcą oczywiście. Ten drugi, to drugie określenie, pierworodny wszelkie spośród umarłych,
dotyczy eonu soteriologicznego, czyli zbawczego. A więc Jezus jest pierworodnym na wszelki możliwy sposób. I gdy chodzi o porządek stworzenia, i gdy chodzi o porządek nowego stworzenia, czyli zbawienia. I teraz my, którzy poprzez wiarę, łaskę wiary, dar wiary, a także potem poprzez dar chrztu, zostajemy wszczepieni w Chrystusa, zostajemy zjednoczeni z Chrystusem, stajemy się Chrystusami, stajemy się ciałem Chrystusa, stajemy się oblubienicą Chrystusa, my otrzymujemy wszystkie Jego resursy, również ten resurs, być pierworodnym. W pierworodnym my stajemy się pierworodnymi. My, którzyśmy uwierzyli, którzyśmy przyjęli łaskę, którzyśmy do Niego, którzyśmy Go przyjęli. A więc to ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, są pierworodnymi, choćby byli młodszymi braćmi. A co dotyczy teraz Żydów mesjanistycznych, bo mówiłem o judaizmie rabinackim, ale czy można określić Żydów mesjanistycznych, czyli tych Żydów, którzy w ciągu ostatnich lat, czy nawet w ciągu 2000 lat nawracali się do Chrystusa? Czy można ich określić starszymi braćmi w wierze? Owszem, jeżeli oni w pełni się nawrócili, w pełni zostali wszczepieni znowu do oliwnego drzewka. Na przykład naszym takim Żydem był Brandstetter, Roman, Lustiger, arcybiskup, czy też nawet chyba kardynał Lustiger, francuski, paryski arcybiskup, również był Żydem. Tak więc ci, którzy się nawrócili na katolicyzm, tak. Natomiast ci, którzy najczęściej są w takiej obediencji, w takim stylu protestanckim, a więc nawracają się do Chrystusa, więc według Dziejów Apostolskich drugiego rozdziału przechodzą cały, ale prawie że cały szlak nawrócenia. Czy można powiedzieć, że oni są naszymi starszymi braćmi w wierze? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że cały szlak nawrócenia polega na tym, żeby usłyszeć w drugim rozdziale apostoła Piotra, uwierzyć jego słowom i ma to być wiara szukająca, a więc spytać się apostoła Piotra, co więc mamy robić, nawrócić się zgodnie z jego instrukcją, ochrzcić się zgodnie z jego instrukcją w imię Jezusa, przyjąć Ducha Świętego na miejsce ducha swego, pełnego uprzedzeń i ignorancji, oraz Dzieje 2:42, i to jest moment moim zdaniem sprawdzający, przyłączyć się, czyli weryfikujący, czy to jest papierek lakmusowy całego procesu, czy to był proces spełniony do końca, czy też nie. Otóż przyłączyć się do kościoła, jakiego kościoła? Jedynego, chrystusowego, czyli katolickiego, czyli trwać w nauce apostołów, przyjąć doktrynę, trwać we wspólnocie rządzonej przez apostołów, patrz wybór Macieja, patrz wybór diakonów, patrz całą manierę postępowania apostolskiego wyraźnie w autorytecie, w przewodnictwie nad stadem, paś owce moje, paś baranki moje, paś jagnięta moje, Jan 21 rozdział, słowa do Piotra, jeśli mnie miłujesz. I wreszcie mieli trwać w Eucharystii. My nie dopuszczamy Żydów mesjanistycznych do Eucharystii. A więc bycie niedopuszczonym do Eucharystii pokazuje, że coś jest nie tak, że gdzieś tam oni się zatrzymali w tym procesie. No i na modlitwie. Otóż właśnie brak tego ostatniego kroku, który wymaga chyba najwięcej pokory, najwięcej przemiany, wymaga, by zastukać do bram Kościoła katolickiego, jedynego Kościoła Chrystusowego w pełni. Ten brak pokazuje pychę, ten brak pokazuje ignorancję, ten brak pokazuje uprzedzenia, ten brak pokazuje lenistwo intelektualne, lenistwo duchowe, ten brak pokazuje brak. Tak więc czy wrócili oni, czy są oni wszczepieni w Chrystusa w drzewko oliwne? Tak. Ale czy spokojnie soki z drzewka oliwnego w Żydach mesjanistycznych krążą? Nie, ponieważ nie dopuszczamy ich do Eucharystii, a to przez Eucharystię krążą soki, przede wszystkim drzewka oliwnego. I to ona pokazuje, czy wszystko jest okej, czy nie jest okej. Otóż nie jest okej. Czy więc są Żydzi mesjanistyczni naszymi starszymi braćmi w wierze? Nie. Jeszcze nie. Dziękuję Wam za uwagę. Będziemy kontynuować w następnym programie.